Was w Młodzieńko Kreatywnej. Dzisiaj będzie, zabieram Was do Lumpeksu. Słuchajcie, byłam w Bidze, w Łagiewnikach w Krakowie, w takim bardzo dużym sklepie, już pokazywany był u mnie na kanale, a tym razem taka wiosenna dostawa w Bidze. Zobaczycie, co tam było, co kupiłam. Oczywiście pokażę Wam jakieś tam stylizacje z tymi rzeczami. No i zapraszam na ciąg dalszy, jeśli Was ta tematyka interesuje, to poproszę bardzo Was o zasubskrybowanie kanału i polubienie filmiku koniecznie, to jest bardzo ważne, bo chciałabym rozszerzać zasięgi oraz szerzyć politykę kupowania super jakościowej odzieży z odzysku, kochani, i oczywiście dobrego stylu. Także przechodzimy już teraz do konkretów i dzisiaj zacznę oczywiście od relacji z tego Lumpeksu. Zobaczycie jakieś przebitki na początku ze sklepu i z przymierzalni. Cześć, kochani! Jestem dzisiaj, zobaczcie gdzie, zaraz koło Bigi w Łagiewnikach, duży sklep, już robiłam z niego filmy, więc nie będzie aż tak dużo przebitek, zobaczymy czy coś się uda kupić. Tymczasem pewnie tam już też trochę wiosny zawitało się, zaraz okażę jak to wygląda z tą Bigą. Jest tutaj, jak już wcześniej kiedyś mówiłam, dział wagowy i dział wyceniony, na którym bardzo dużo jest sieciówkowych rzeczy, więc jakichś wielkich nadziei nie wiążę, ale zobaczymy. Czasem można się zaskoczyć, więc zobaczymy, co tam jest.
tak to wyglądało. Nie za dużo rzeczy kupiłam, ale zakupiłam fajne rzeczy za to. Fajne żakiety. Jeden już jest w sklepie. Zobaczycie tam przebitkę tego żakietu. Właśnie jak był już we vlogu o trendach na wiosnę. Taki piękny, bawełniany w kolorze czerwonego wina żakiet. Super skład, rozmiar M, słuchajcie. I dzisiaj też będziemy robić live'a, bo wy zobaczycie ten filmik dopiero kolejnego dnia. Ale tymczasem będzie też to pokazane w live'ie, także pewnie już widzieliście niektórzy. Tymczasem nie będę się skupiać na tym żakiecie, przejdę dalej. Jeszcze tylko wam powiem, że pokażę też dzisiaj trochę torebek, które nie są z tego sklepu, ale to na końcu filmiku. I jeszcze zapowiem coś, jakąś, powiedzmy, moją nową działalność, którą już tam też wstępnie zapowiadałam. A tymczasem przechodzimy do dalszych zakupów. Zacznę właśnie od żakietu, bo już powiedziałam o jednym, widzieliście tam przebitkę. Kolejna rzecz to bardzo piękna kurtka, żakiet z wełny. Pokażę wam od razu też metki. To jest marka No Man's Land, rozmiar 38, czyli znowu to jest taka M-ka bardziej. Tutaj jest metka, mam nadzieję, że uda się sfokusować na tą metkę. To jest, wydaje mi się, że to jest 100% wełna, z tego co pamiętam, ale mogę się tam mylić o troszeczkę. 100% wełna, moi drodzy. Oczywiście tu jest napisane, że nie prać, ale ja to w bardzo, bardzo letniej wodzie w szamponie piorę. Tutaj zobaczcie, jaki piękny żakiet, taki trochę w formie takiej kurtko ramoneski. Jest idealny, słuchajcie. Oczywiście, że mi tutaj już się czymś obrał. Ale nie będę się tym za bardzo przejmować, bo to oczywiście można sobie wyczyścić. To jest wszystko fajne, czyste. Tu nie ma żadnych dziur, żadnych... O, można nawet tak zobaczyć, że jest w stanie idealnym. Ma bardzo fajny zamek kryty z zatrzaskiem tu jeszcze. Pokażę wam siebie w nim. No, jest na mnie ten żakiet za duży, ale nie szkodzi. Nie jest jakiś też bardzo duży, spokojnie, taka normalna M-ka, jak ktoś lubi większe, to S-ka też może być. Na mnie jest w biuście za duży, o tutaj zobaczycie, że jednak tutaj mam za dużo luzu, to jednak jest taka M-ka bardziej. Aczkolwiek, o jak się tak już stoi, ja mam po prostu, nie mam dużego biustu, jak ktoś by miał większy, to i na S-kę z dużym biustem będzie też spokojnie. O. Bardzo, bardzo fajna kurtka i do spodni, i do spódnicy. Naprawdę super, super rzecz i bardzo, bardzo dobra jakość. Moi drodzy, naprawdę to jest świetnie uszyte, bardzo fajnie leży, bardzo minimalistyczne. Piękna rzecz, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego. A to było z działu na wagę, moi drodzy, bo kupiłam tylko jeden żakiet z wyceny. Co prawda tam też jakaś bardzo niska cena tej wagi nie jest, ale jednak. Jedną rzecz kupiłam tylko z wyceny, to wam za chwilę pokażę. Przepraszam, dwie rzeczy, ale jeden żakiet. Teraz zobaczycie kolejny żakiet, który jest troszkę z drugiej strony za mały na mnie, bo to jest XS-ka. To znaczy, ja w niego wchodzę oczywiście, pokażę się wam. Pokażę go też wam w stylówce z sukienką, bo on jest granatowo-biały, w fajnych takich trendach tych trochę a la marynarskich. To będzie super rzecz na lato. No i widzicie, że jest bardzo obcisły, jest na mnie taki dość mały, ale jest naprawdę świetny. Jak na kogoś będzie dobry, to ekstra rzecz, bo jest z dzianiny takiej grubej i bardzo porządnej. No, to widać, że oczywiście się mieszczę, ale to powinno być dużo bardziej luźne, także nie ma co. Ale na sukience już wygląda lepiej, jak tam będziecie za chwilę widzieć. Bardzo, bardzo fajna marka, my all day favorite, zobaczcie. Świetnie zrobiona rzecz. Tu jest taka gruba dzianina granatowo-biała, kremowa i w odwrotnej jest jakby kołnierzyk. Zobaczcie, jak ładnie to jest wykończone w środku. Piękne, jak nówka. Naprawdę to jest jak nówka. Co prawda na XS-kę, ale ślicznie zrobione. Naprawdę fajne. Tu ma jakieś takie motto. Już wam powiem, 100% bawełna, więc też świetna jakość. Naprawdę przepiękny żakiet. Słuchajcie, taki dłuższy żakiet. Na mniejszą filigranową osobę to będzie taki właśnie dłuższy żakiet. Fajny, rozciągliwy, wygodny, bo to nie jest takie sztywne jak żakiety zwykłe, tylko właśnie takie wygodniejsze, ponieważ jest właśnie z takiej dzianiny. W świetnym stylu rzecz to jest. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem bardzo ciekawa też waszych opinii, jak wam się to podoba. Kolejny żakiet, bo znowu mam żakiet.
To jest taki artystyczny żakiet z aksamitu i to jest, wydaje mi się, że to jest aksamit bawełniany, ale już Wam powiem. 100% wiskoza, przepraszam, wiecie, co czasem te aksamity mogą być mylące, wiskoza czy bawełna, bo jednak to jest taki meszek, więc ciężko się zorientować. Ale na pewno czuć było w dotyku, że jest to w miarę naturalne, nie jest to jakiś poliester. Zobaczcie, tu jest napisane 100% wiskoza i hand wash in cold water. Myć, prać ręcznie w zimnej wodzie. Także to będzie naprawdę świetnie wyglądać do na przykład jakichś takich długich spódnic w stylu takim luźnym boho. W ogóle to jest rzecz taka bardziej w stylu boho, ale patrzcie, jakie to jest super. To jest naprawdę mega. Bardzo mi się to podoba. Przymierzę Wam do mojej tej jedwabnej spódnicy i jakiejś podkoszulki, bo to będzie też super wyglądało do takich właśnie tego typu stylizacji. No piękna rzecz moim zdaniem, naprawdę prześliczne to jest. To jest też w bardzo idealnym naprawdę stanie i to ma też taką fajną właśnie wiskozową podszewkę. Zobaczcie, bo to jest na podszewce. Świetne jest. Z bliska zobaczcie, jakim dobrym, naprawdę idealnym stanie jest ta narzutka. Taki narzutko-żakiet i moim zdaniem naprawdę to jest piękna rzecz. Ja uwielbiam takie rzeczy. Trochę to jest inne, a jednak takie bardzo uniwersalne też w sumie. Kolejny żakiet i teraz to jest ten jedyny żakiet, który był z wyceny. I to jest naprawdę też świetna rzecz. Żakiet cienki, marka Amisu. Rozmiar 40. To jest rzeczywiście 40. To jest oversize'owy, długi żakiet z lnu, moi drodzy. Patrzcie, taki wzorek, czarny, w białe paseczki, czyli taki bardzo właśnie tradycyjny. Oczywiście, że Wam to przymierzy, no ale wiecie, no to nie ma cudów. Jest to na mnie za duże, bo to jest duży żakiet. Tak, len z bawełną to jest. 75% bawełny i 25% lnu. Naprawdę fajna rzecz, on w ogóle nie ma podszewki, tu u góry jest takie wykończenie, żeby się ten żakiet trzymał kupy, bo on ma takie minimalne poduszki. No i wiecie, takie żakiety są teraz bardzo, bardzo modne, to jest po pierwsze super materiał i zobaczcie, no widać, że to w biuście jest na mnie za duże, ale może być takie coś, czemu nie? W ogóle nie mam żadnych uwag. Bo gdyby nie to, że jest naprawdę o rozmiar, co najmniej o rozmiar za duży i że tutaj są jednak takie lekkie wykroje pod biust, no to mógłby być taki oversize. Jestem ciekawa Waszej opinii, ale według mnie ten żakiet jest naprawdę superowy i jest to jedna z lepszych zdobyczy, bo na lato te lniane żakiety to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Fajna rzecz, klasyczna rzecz. No i jak widzicie, on jest w idealnym stanie też ten żakiet, więc to naprawdę był strzał w dziesiątkę. No i słuchajcie, mam tylko jeszcze dwie rzeczy z tego sklepu, bo nie kupiłam dużo rzeczy. Ja tam, powiem Wam szczerze, że w tym sklepie nie znajduję za dużo rzeczy, bo tam mało mają naturalnych składów. Bardzo, bardzo dużo jest sieciówek rzeczy. I bardzo rzadko też kupuję tam buty i torebki, bo na dostawie nowej to jeszcze, ale tak na w ciągu roku to bardzo, bardzo mało mają takich dobrych, markowych torebek. Słuchajcie, spodnie lniane z Top Shopu i to są takie kuloty, ale oczywiście są one na mnie za duże. To jest 38, ale naprawdę są za duże. No, ja Wam tu pokażę się w tych spodniach mimo wszystko, no bo jednak wiecie, czemu nie. Natomiast no, ja czuję się w tym, że to jest na mnie za duże, jednak. Zobaczycie to w koszulce, która będzie w kolejnym holu do pary. I w sneakerach. Fajne, luźne spodnie, takie krótsze. Właściwie to nie są do końca kuloty, to są takie bardziej szerokie spodnie 7/8. Takie przed kostkę. Ale piękny skład, słuchajcie, już Wam mówię. I to jest Top Shop. Tak jak mówię, rozmiar 38. To jest 74% wiskozy, 26% lnu. Także bardzo fajny materiał, naprawdę fajny materiał. I pokażę się Wam, zobaczycie jak to wygląda, tak, jaki fason jest tych spodni. Jak ktoś ma M-kę, ostatnio dużo trafiam rozmiaru M. No i tak trudno, tak jest. Rozmiar M, fajne, luźne, bardzo przewiewne spodnie z wiskozy i lnu z fajnymi guzikami. Pokażę Wam tu szczegóły jeszcze, tak?
Tak to wygląda, moi drodzy. Mogły być do tego żakietu, ale takie długie żakiety to takich krótszych spodni raczej będą skracać nogi, więc nie polecam. Ostatnia, ale chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, to jest sukienka marki Mood z wiskozy. Zobaczcie, tutaj jest ta metka, tak wygląda. Naprawdę piękny ma wzór i piękny kolor, zobaczcie. Fajne rękawki, jak ktoś nie lubi mieć na ramionczkach, to na lato taki krótszy rękawek, szeroki, przewiewny, jeszcze z takimi ażurkami tutaj, to będzie idealne. On w ogóle ma takie ażurki, takie prześwity, ale tutaj przez takie małe prześwity to praktycznie nic nie widać, więc wiecie, to nie jest jakiś problem. Jak się ma jeszcze cielistą bieliznę albo haleczkę pod spód, żeby nie prześwitywało, to już w ogóle super. No i ta sukienka mi się bardzo, bardzo podoba. Ja nawet nie wiem, jaki to jest rozmiar, ale nie jest to chyba jakiś... Myślę, że to jest taki uniwersalny rozmiar, że może być od S do... To jest M-ka znowu, ale ja myślę, że spokojnie od S do L. Bo tutaj wcale dużo jest przestrzeni, taka sukienka przed kolanko, krótsza, ale bardzo urocza w prześlicznym kolorze. Naprawdę, prześliczny jest ten kolor, zobaczcie. Bardzo, bardzo podoba mi się ten kolor. Także taka zdobycz. I to jest, słuchajcie, ostatnia rzecz z dzisiaj. Kochani, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. O sukni. O sukni, która jest z jedwabiu i wiskozy. Jest w rozmiarze LXL. W zasadzie tam jest napisane, że 42 z tego, co pamiętam. 42-44. Ale naprawdę ona wygląda na wąską teraz. Ale jest naprawdę mega rozciągnięta, bo to jest suknia ze skosu, zobaczcie. Tutaj spokojnie do 50, biodrach nawet do 60 spokojnie się rozciąga. Jest przepiękna, zobaczcie na ten kolor. Po prostu jest cudowna. I tak to wygląda. Cudowna suknia, naprawdę przepiękna. Muszę dogrywać w tym stroju, bo już się nie będę przebierać z powrotem, ale w każdym razie jest mega. Widzieliście mnie w przymierze, ale nie będę się mierzyć w tej suknie, bo ona jest dużo za duża i z wisami i nie wygląda tak, jak ma wyglądać, ale jest w każdym razie przepiękna, spływa z sylwetki i po prostu, no patrzcie na to. To jest taki kiszony barszcz z buraków. Mówię o kolorze oczywiście. Love, no piękna, jest bardzo szkoda, że nie jest mój rozmiar, bo naprawdę jest cudowna. Wiskoza z jedwabiem, kochani, wow. Piszcie koniecznie, co myślicie. Nie dużo zakupów, ale tu nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Bo lepiej kupować mniej, a dobrych rzeczy. No, bo naprawdę jestem zadowolona z tych zakupów. A jeszcze teraz chciałam Wam pokazać te torebki, o których mówiłam wcześniej. Naprawdę kupiłam piękne torebki. Mogliście już widzieć część w live'ie. Ale pokażę Wam i tak. Tutaj jest torba, nad którą się bardzo mocno zastanawiam, czy sobie zostawić. Ze skóry naturalnej, taka artystyczna torba, ma paryską przywieszkę. To jest skóra i bawełniana podszewka, jest bardzo praktyczna, bardzo duża. Zobaczcie, jak to ma fajnie wykończone. W środku jest wykończona cała materia, ma przegródki, jest w bardzo dobrym stanie, naprawdę. No i patrzcie, jaka piękna, z kolorowych kawałków torba. Naprawdę, jestem zachwycona. Jeszcze tu ma przywieszkę w formie wieży Eiffla. Tu jest tak zebrana takimi paskami. Długie ramionczka, więc można sobie fajnie przewiesić. No idealna rzecz do kolorowych rzeczy na lato. Duża, wielka torba, po prostu taka... No przepiękna rzecz, naprawdę. Jestem no mega zachwycona tą torbą. Słuchajcie, to były torby z nowej dostawy w Wieliczce, ale i nie były tanie te rzeczy, co teraz Wam pokażę. Ale naprawdę wybrałam tylko takie, które naprawdę są przepiękne. Więc kolejna rzecz. Teraz coś vintage, cudowna torebka vintage ze skóry węża, zobaczcie, jaka piękna, beżowa, w ogóle, no mega, to jest taka rzecz z najwyższej półki, zobaczcie, jakie ma tu szczegóły i no taka torebka do eleganckiego stroju, to jest po prostu ideał, jeszcze ma lusterko, zobaczcie, lusterko ze skóry węża, no piękna rzecz, naprawdę, w ogóle ma dwie przegródki tutaj, ja jeszcze jej nawet nie wyczyściłam. Także zobaczcie, w jakim jest super stanie, jest w ogóle jeszcze niezadbana. Tu ma taki portfelowy środek jakby. Spokojnie tu wejdzie duży telefon, portfel, szminka, cokolwiek. A tu po boku to jakieś nawet chusteczki i inne rzeczy. Śliczna rzecz, naprawdę, no cacko vintage. Cacko vintage ze skóry węża.
Takie w takim stanie torebki to jest mega rzadkość. Po prostu jak ktoś to uszczeli sobie u nas w sklepie, to będzie piękne. Zastanawiam się, czy sama sobie nie zostawić do stylizacji retro. No ale zobaczcie, jaki to ma kształt. Po prostu, no to jest odlot. Do beżowych jakichś takich spodni szerokich, modowych i w ogóle do takiej całej stylizacji all beige, to by było cudowne. No przepiękne. Wow, jestem po prostu, jestem zakochana w tej torebce. Każdy detal tej torebki jest po prostu śliczny. Popatrzcie. Po prostu jest mega ta torebeczka. Dobra, pozachwycałam się. Tymczasem kolejna wcale nie jest gorsza, a jest na pewno taką zdobyczą modową. Oryginalna torebka od Michaela Korsa, moi drodzy. Naprawdę świetna torebka. Nie ma tego paska długiego, ale jeżeli macie uniwersalny pasek skórzany, tu ma złote detale, więc powinien to być złoto-czarny pasek albo sam złoty, taki łańcuch. No to dopinamy i do widzenia i przekładamy przez siebie. Słuchajcie, ta torebka jest oryginalna, sprawdziłam tam, zrobię Wam zdjęcia metek. Mega rzecz, patrzcie jak pięknie wykończona w ogóle. Oczywiście, że ja tą torebkę odświeżę, oczywiście, że ja środek tej torebki dezynfekuję, piorę i tak dalej, więc ona będzie naprawdę jak nówka, będzie jeszcze wypastowana, wypielęgnowana. Piękna torebka, naprawdę piękna torebka. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się. Oryginalna Michaela Korsa, prześliczna. I wcale następne nie są gorsze. Tutaj mamy taką torebkę w stylu boho i ona jest w takim oliwkowym kolorze. Bag to bag, taka marka. I ma dwie przywieszki. Tu ma taką oryginalną przywieszkę firmową. I ona wcale nie jest zniszczona, to jest taki styl. To jest taki... taki styl właśnie boho, hipisowski, tu ma piękny chwost i ma takie w ogóle stalowe zawieszenia i ona w ogóle właśnie nie jest zniszczona, świetnie wygląda, środek też jest czysty, z takiego płótna, naprawdę fajna torba skórzana, śliczny kolor, ma taki kolor jakby oliwkowo, trochę pistacjowo-szary, bardzo ciekawa torba, naprawdę. To jest taki styl toreb, jaki ja kocham. Ja bardzo lubię takie torby i chyba trochę za zielona dla mnie, ale no jest śliczna, naprawdę jest piękna, bardzo praktyczna, bo tutaj ma regulację. Wow! A, no i jeszcze wcale nie będzie teraz gorzej, bo słuchajcie, to jest znowu torebka marki Radley z mięciusieńkiej skórki. Jest piesek, oczywiście, że jest piesek. Bardzo, bardzo ładna torebka. Tu ma takie lniane, zamszowe i skórzane pasy. W ogóle ma takie też o, rączki. Można sobie... Nie, nie można odpiąć tego paska długiego. Ale patrzcie, jakie kolory na lato. No piękne pastele w tych modnych teraz trendach pastelowych. Cudowna torebeczka. I może sobie ją zostawię, może ją sprzedam. A pokażę Wam tylko... Pokażę Wam tylko teraz środek. Zobaczcie, jaki piękny środek ma ta torebka. W ogóle te torebki Radley są cudowne, po prostu one mają takie detale, jak to jest w ogóle zrobione. Ma tu przegródki, oczywiście tu ma też pieseczka i ma bardzo fajny spód, taki kubełkowy. No mega rzecz, naprawdę mega rzecz. Ja bardzo lubię też takie kolory, więc pytanie, czy pani Kinga sobie zostawi tą torebkę, czy ją sprzeda? Na dwoje babka wróżyła, jedną z tych torebek sobie zostawię. Albo tą dużą, albo tą vintage, albo tą. Muszę się zdecydować, poradźcie. I ostatnia, ale bynajmniej nie najgorsza torebka. Cudowna też. Piękna, brązowa, klasyczna torebka, też przekładana przez ramię. Zobaczcie, w jakim idealnym stanie są detale. Patrzcie, serduszko. Zawieszka ma serduszko i takie coś tutaj. No śliczna, też przepiękna torebeczka, trochę do wypastowania, ale generalnie jest idealna. To jest marka Collection od Debenhams, więc naprawdę super. Debenhams to jest bardzo fajna marka i ma też przywieszkę taką na klucze tutaj i w środku ma przegródki dwie.
piękna skórzana torebka w klasycznym brązie, takim jeszcze bardzo ładny odcień brązu, zobaczcie. Naprawdę coś pięknego. No, mega mi się poszczęściło z torebkami, kochani, tym razem. Także... Także jestem bardzo zadowolona i w ogóle mam jeszcze dwa wielkie hole dla Was z wyprzedaży, więc to wszystko teraz będzie po kolei szło. A tymczasem kończę z zakupami na dziś. To już wszystko. Będziemy się żegnać i kochani, jeszcze chciałam Wam to pokazać, bo rozwijam teraz tą moją markę tych scrunchy jedwabnych. Jeżeli ktoś miałby ochotę na jakieś scrunchy, to zapraszam. Już od następnych filmików będę Wam pokazywać jakieś gotowe scrunchy. Będą bardzo różne kolory, bo naprawdę mi się nazbierało tych jedwabi. Są i szare, i kremowe, i beżowe, i zielonkawe, i trochę też kolorowych takich we wzory. Wszystko to z odzyskanego jedwabiu. Zobaczcie, tutaj zaprojektowałam już wizytówkę i logo marki. Będzie się nazywać Silk Me przez Y. Sprawdzałam, nie ma jeszcze takiej marki, jest przez I. To owszem, także zrobiłam już stronę na Instagramie, także możecie polubiać, ale jeszcze nie mam tam żadnych postów na tej stronie, więc dopiero będzie powstawać, będę robić teraz zdjęcia, sesje zdjęciowe, szyć te scrunchy będziemy i mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie wyglądać. Zapraszam Was oczywiście do polubienia tego Instagrama i piszcie koniecznie, jak się Wam podoba logo i w ogóle wygląd tej marki. Będą we wszystkich kolorach tęczy te scrunchy i jeżeli macie ochotę na jakieś, to zapraszam Was. Promocyjnie teraz będzie kosztować sztuka 18 zł, dwie sztuki 25 w dowolnych kolorach, także możecie sobie zamawiać, jeśli chcecie, bo później pewnie może będzie odrobinkę drożej, no ale w każdym razie dostosowuje się do rynku, do tego, ile mniej więcej to kosztuje, no i też jest to ręcznie szyte, więc wiecie, no nie jest to... To nie jest robione w Chinach, tylko tutaj, więc no musi to coś tam kosztować. No i to jest jedwab, który pielęgnuje włosy. Bardzo Was zachęcam, bo jest to dobra inicjatywa. Myślę, że wykorzystujemy zużyte materiały jedwabne. Oczywiście ja je piorę, prasuję i to wszystko jest zrobione w warunkach higienicznych, żebyście się nie przejmowali, że tam to są jakieś stare szmaty niewyprane. To jest wszystko naprawdę fajnie, fajnie robione. Porządnie, wszystko jest wykańczane też w środku, żeby to się nie popruło. Mocne gumki są, możecie, kto tam już ma moje gumki, może się wypowiedzieć, czy tak, czy nie. Mam nadzieję, że są ok. Oczywiście można się wypowiadać nadal, bo to jest wszystko w fazie testowej, czy one są za krótkie, za długie, czy powinny być jakieś inne, czy cieńsze byście woleli, czy grubsze. Myślę, że będą różne, będą i cieńsze, i grubsze, żeby każdy był zadowolony. Kochani, pozdrawiam Was tymczasem bardzo serdecznie, do zobaczenia już w weekend w filmiku. Cześć, kochani. Live long and prosper.